Wakacje w pełni, na drogach bardzo duży ruch, zwłaszcza na trasie krajowej numer 11. Jak było w tym tygodniu, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, o zdarzenia na drogach? Tendencja się znowu utrzymuje w tej górnej granicy, czyli można by powiedzieć, że mamy kolejny tydzień, który skutkuje i obfituje w ilości zdarzeń drogowych. Miniony tydzień to 9 kolizji drogowych, no i chyba nie mogę tutaj ominąć wypadku, który miał miejsce w sobotę na drodze krajowej numer 11. Dyżurny informację o zdarzeniu otrzymał na krótko przed godziną 17, gdzie przy dużym natężeniu ruchu doszło do zdarzenia drogowego. Najprawdopodobniej to wynika z relacji świadków, że 71 kierujący Volkswagenem Charan zasłabł lub zasnął za kierownicą, po czym zjechał na przeciwległy pas ruchu. Jadący z naprzeciwka pasa zdążył zjechać na paborcze, niemniej jednak jadący za nim Mini Cooper czołowo zderzył się z Volkswagenem Charanem. W zdarzeniu 7 osób zostało poszkodowanych, one trafiły do szpitala. Najbardziej ucierpiał 4-letni chłopiec, którego na miejscu reanimowano, odzyskano, przywrócono czynności życiowe, niemniej jednak chłopiec zmarł. Co bardziej zatrważające i powinno poruszyć naszą wyobraźnię, chłopiec nie poruszał się w urządzeniu ochronnym, czyli nie był przypięty do fotelika ani do żadnego z tego typu urządzeń. Więc to zadecydowało, że chłopiec wypadł po prostu z samochodu przez boczną tylną szybę. Co więcej, oczywiście nie odpuszczają nietrzeźwi kierujący. W minionym tygodniu mieliśmy ich aż 5. Na niechlubną uwagę zasługuje 51-letni kierujący pojazdem marki Deutico. Mężczyzna, mając promień alkoholu w organizmie, poruszał się po terenie gminy Borne-Sulinowo. Został zatrzymany przez policjantów z komisariatu w Bornym-Sulinowie, a co więcej, w trakcie kontroli policjanci ujawnili, że mężczyzna ma aktywny zakaz. Ponownie mężczyzna odpowie za swoje czyny przed sądem. Co do wydarzeń kryminalnych, w minionym tygodniu było spokojnie. Niemniej jednak odnotowaliśmy kilka drobnych kradzieży. Ciągle telefony komórkowe są w głównym zainteresowaniu złodziei. Często jednak są one pozyskiwane w wyniku naszego roztargnienia lub omyłkowego pozostawienia gdzieś w miejscu publicznym. Myślę, że jedna z interwencji zasługuje na szczególną tutaj uwagę. Otóż na plaży miejskiej w Szczecinku zgłaszająca powiadomiła nas, że pozostawiła swoją torebkę z rzeczami wartościowymi, po czym nie upilnowała jej, odeszła od miejsca, gdzie pozostawiła torebkę. Sprawca długo nie czekał i dokonał kradzieży nie tylko telefonu, ale również dowodu osobistego, chroniąc swoje dane wrażliwe. Wiadomo, że dowód osobisty, dzisiaj można wiele rzeczy z nim zrobić. Można tak naprawdę komuś skraść tożsamość, więc przy tym wypoczynku, przy tym relaksie i beztroskim spędzaniu naszego czasu wolnego pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, bo dzięki temu możemy sobie uniknąć wiele nieprzyjemnych konsekwencji. Jak minął tydzień? Czym zajmowali się głównie strażnicy miejscy w tym minionym tygodniu? Ostatni tydzień to 137 interwencji podjętych w stosunku do 125 osób za pomocą kamer monitoringu wizyjnego. Operatorzy ujawnili 29 zdarzeń, z czego w 26 przypadkach interwencje podejmowali sami strażnicy miejscy. 20 lipca około godziny 16:30 strażnicy podejmowali interwencję w sprawie bociana, który od 2 dni miał przebywać przy stawie na osiedlu Marcelin. Bocian został odłowiony przez strażników i przewieziony do weterynarii. Jak się okazało, miał uszkodzone skrzydło. Tego samego dnia około godziny 17:55 interwencja. Dyżurny otrzymał telefoniczne wezwanie na interwencję do jednego z bloków, gdzie w klatce schodowej miał przebywać wąż. Po przyjeździe na miejsce zaangażowano dosyć duże siły w postaci weterynarza, Państwowej Straży Pożarnej. Jak się okazało, był to około 50-centymetrowy zaskroniec, którym zajął się w sumie lekarz weterynarii. 23 lipca, godzina 1:25, tym razem na wspólnym patrolu policjanta i strażnika miejskiego
patrol podejmował interwencję na ulicy Wyszyńskiego, gdzie przychodzący mężczyzna miał zostać pobity przez grupę mężczyzn. Do mężczyzny musiano wezwać zespół ratunkowy, który zabrał go do szpitala. No i zabezpieczenie imprez, które odbywały się w weekend, to jest 22 lipca, zabezpieczenie dużej imprezy pod nazwą Letnia Scena Eski, 23 lipca Gra Miejska oraz piknik historyczny, który miał odbywał się również 24 lipca. Także no oprócz tego szereg interwencji, powiedzmy takich codziennego dnia, gdzie te interwencje nie są aż tak medialne, żeby o nich mówić, natomiast no, w znacznej mierze przeszkadzają mieszkańcom. Jaki był ten tydzień, jeżeli chodzi o zagrożenia pożarowe w naszym mieście, w naszym powiecie? Dzień dobry. Ostatni tydzień naszych strażaków to 9 zdarzeń, z czego 6 to były miejscowe zagrożenia, 2 pożary. Miejscowe zagrożenia 19 działanie związane z bunkoskrzydłymi, 20 działanie związane z zaskrońcem, który znalazł się na klatce schodowej, 21 wypompowanie wody w przecinku ulicy Derdowskiego, 22 zdarzenie związane z kotem, który zaplątał się na drzewie w Szczecinek ulica Kopernika, 23 pomoc dla pogotowia w przecinku na ulicy 3 Maja, 23 wypadek drogowy na drodze krajowej numer 11, 24 pomoc w otwieraniu pomieszczenia w przecinku na ulicy Wyszyńskiego. Pożary, 2 zdarzenia typu pożar. Pierwszy to pożar hali Szczecinek ulica Kaszubska i 21 pożar pralki w przecinku na ulicy Armii Krajowej.